Zabijcie mnie! Do mnie, kurwa! Weźcie! Weźcie mnie! Mówię tylko, że logistycznie Superman rozwaliłby Batmana bez żadnego problemu. Twierdzisz, że Bat-A-Rank to zabawka dla frajerów? Z takimi nazwami jak Bat-A-Rank nie trudno się domyślić, że Batman to frajer. Superman nie ma nawet fajnej tożsamości. Nakłada tylko okulary i zachowuje się jak palan. Więc to cud, że go nie lubisz, Leggett. Tak się składa, że lubię superbohaterów, którzy mają mózg. Leggett, on może topić rzeczy swoimi oczami. Swoimi oczami! Przestańcie! Tu i tak jest wystarczająco dużo gówna, żeby napełnić im basen. Czemu miałbyś wypełniać? Nawet nie próbuj. Kurwa mać! Kuloodporny Matt Baker wraca z zaświatów. Dobra, tak to wygląda. Wiedzieliście, że nie będzie łatwo, gdy dołączyliście do wojsk spadochronowych. Teraz dowiecie się, co to tak naprawdę znaczy. Za parę chwil artyleria rzuci pociski dymne na drugi koniec tej grobli. Dym skryje nas i będziemy mogli przebiec przez pole i zająć farmę. Jeśli widzicie, że coś się rusza, strzelajcie. Jeśli krzyczy po niemiecku, strzelajcie jeszcze raz. Rozumiem wielkie serca bohaterów, odwagę współczesnych czasów. To z wiersza, który tata mi czytał, jak byłem dzieckiem. Zadziwia mnie, jak coś tak pięknego może być częścią czegoś tak obrzydliwego. To dla ciebie i twoich ludzi. Znalazłem je w piwniczce. To Calvados, wódka z jabłek. Odpocznijcie trochę, chłopcy. Jutro ruszacie do Carentan. Dobra, to jest to. Jesteśmy spadochroniarzami, bo jesteśmy najlepszymi z najlepszych. Nikt nam nie staje na drodze. Nikt. Ruszamy! Chyba ci ukradł tekst, Baker. Kurwa, wszystko? Jedna drużyna? No cóż, dziś jest tak samo dobry dzień na umieranie jak każdy inny. Jeśli mamy przejść przez tę cholerną drogę, będziemy musieli przycisnąć tych szwabów ogniem. Tam jest cholernie dużo Niemców. I z tego, co się zorientowałem, nie przepadają za nami. Idziemy! Dobra, załadowane. Strefa odrzutu czysta. O kurwa, ładuj następny! Próbuję, ładuj następny! Ładuj to, Garnet, prędko! Czekaj! Nie ma czasu! Jeśli przez ciebie zginę, Garnet, przysięgam na Boga, zabiję cię! Załadowane! Kable połączone teraz! Kick of Fox 3, słyszysz mnie? Odbiór! Więc mamy zabić ich wszystkich, zanim skończą śniadanie. A tak przy okazji, jak sądzisz, co szwaby jedzą na śniadanie? Kiełbasę? Tosty? Ach, cholera jasna! Szklankę zimnej krwi? Sierżancie, nie mogę nikogo złapać przez to gówno. Mamy przejebane. Dobra, robimy tak samo jak przedtem. Nie byłem pewien, czy kogoś z was zobaczymy. Cały ranek strzelałem do Niemców wychodzących z tej plaży. Jeden biedny drań próbował się wysrać, gdy Allen go dorwał. Przyrzekam, próbował sięgnąć po karabin. Zdobyliśmy też to. Fryce, którzy to mieli, bronili się jak lwy, póki nie wymieszaliśmy ich granatem. Browning kaliber 0,3 cala. Uważaj na krew na cynglu. Szwaby były tak miłe, że zalały cały ten teren jako prezent powitalny. Znalezienie ich tam będzie kurewsko trudne. Oczywiście, o ile oni nie znajdą nas. Czy to nie Red? Wszędzie szkopy. Chyba tam z tyłu widziałem moździerz. Jezu, chłopaki, dobrze was widzieć. Spędziłem cały ranek w rowie z wodą, ale jednego dorwałem. Zdjąłem go, jak pił swoją poranną kawkę. Mówiłem już, że dobrze was widzieć, chłopaki? Inwazja jest planowana na 6:30. Nie mamy czasu do stracenia. Baker, weź Hardsocka i oczyść główną drogę. Ja spróbuję zebrać wszystkich, którzy są w okolicy. Spotkamy się na plaży i spróbujemy połączyć z 4. Dywizją Piechoty. Powodzenia, chłopaki! Wszyscy moi ludzie są obecni. 12 Bakera jest teraz bardziej 6, ale jakoś się trzymamy. Po raz pierwszy od zrzutu miałem okazję usiąść z chłopakami i pogadać. Hardsock wciąż opowiada historię o swoich walkach w barach. Obi wciąż opowiada o dziewczynie, którą zostawił w domu. McCreary wciąż jest dupkiem. Dobrze jest być razem. Słyszałem przez radio, że 4 chłopaków z kompanii Fox nieźle kopie Niemcom dupę. Od razu wiedziałem, że to musisz być ty, Mac. Cieszę się, że ciągle żyjesz.